Dzień dobry Państwu. Dzisiaj nasze ostatnie spotkanie z takiego cyklu obrazów poświęconych ikonografii Bożego Narodzenia. Oczywiście Państwo doskonale wiedzą, my wychowani w kręgu kultury europejskiej mamy takie dwa podstawowe dzieła, którymi się artyści bardzo chętnie inspirują. Z jednej strony jest to oczywiście Biblia, z drugiej strony jest to mitologia Greków i Rzymian i te jakby obrazy są tymi, które czerpią przede wszystkim swoje natchnienie z tych dwóch ksiąg. Ikonografia Bożego Narodzenia jest tą, która przez artystów jest poszerzana o różne czasami niesamowite historie. Te, które przede wszystkim znajdują swoje odzwierciedlenie w apokryfach Nowego Testamentu. I jedną z takich historii, która dość często jest podejmowana przez artystów, ale również w kontekście przedstawiania Bożego Narodzenia jest historia o niedowierzającej położnej. Zresztą ta historia jest taką historią, która w sposób symboliczny zapowiada nam ten motyw niedowiarstwa świętego Tomasza, bo położna w pewnym momencie wypowiada słowa, które potem w zmienionej wersji będą tymi charakterystycznymi dla świętego Tomasza, który śmie wątpić w cud zmartwychwstania Chrystusa. Jednym z takich obrazów, który właściwie łączy pokłon pasterzy z przedstawieniem Madonny i świętego Józefa adorującej dzieciątko, ale jednocześnie opowiadającej historię niewiernej położnej, jest obraz Roberta Kempina, który artysta namalował około 1425 roku. Ta historia niewiernej położnej, czy niedowierzającej położnej, jest tą, która bardzo chętnie była wykorzystywana w malarstwie flamandzkim, w malarstwie niderlandzkim XV wieku. Mamy tutaj przedstawioną taką bardzo charakterystyczną scenę. W zrujnowanej szopie jest przedstawione dzieciątko, które leży sobie na ziemi. Jest adorowane przez Najświętszą Marię Pannę, która klęczy i obok również adoruje go święty Józef. Różnica wieku między Marią a Józefem jest bardzo mocno zaznaczona. Na dachu szopy siedzi trójka aniołów, mają oczywiście szaty w kolorach, które są kolorami symbolizującymi trzy cnoty teologiczne, ale również za plecami Najświętszej Marii Panny widzimy trójkę pasterzy, którzy przyszli złożyć hołd nowonarodzonemu królowi żydowskiemu. No i jeszcze w tle, za plecami Marii odpoczywa sobie wół, ten, który jest symbolem stałości, pokory, ale ten, który również dawał ciepło dzieciątku. Dzieciątko jest przedstawione dokładnie tak, jak pojawia się w objawieniach Brygidy, świętej Brygidy Szwedzkiej. To jest ten motyw, kiedy Boże Narodzenie jest przedstawione jako taki moment właściwie adoracji małego dzieciątka, które jest opromienione taką glorią, złocistymi promieniami. Oczywiście to jest też również czas, kiedy, może nie tylko w tym czasie, ale kiedy teologowie zadają sobie pytania, ale też właściwie na czym polegał sam cud narodzin Marii. Czy skoro była tą natchnioną przez Boga, czy odczuwała bóle porodowe, czy była tą, która rodziła jak zwyczajna kobieta, czy ten cud narodzin był takim, powiedziała, zjawiskowym i niezwykłym, przepełnionym tylko i wyłącznie doświadczeniem niezwykłego szczęścia, a nie naznaczonym bólem. Oczywiście Chrystus zawiera w sobie element boski i człowieczy, dlatego też najprawdopodobniej, jak to mówią, jak mówi część teologów, narodziny Marii były narodzinami, narodziny przez Marię Chrystusa były tymi, które zawierały w sobie jak najbardziej pierwiastek bólu. Pojawiają się również dwie kobiety. Te dwie kobiety, które są dwoma
położnymi. Pierwsza z nich, która jest odwrócona tyłem, to jest ta położna, która została wezwana przez Józefa. To jest ta, która no, nie może się nadziwić, jak to się stało, że dziewica porodziła syna. Druga to jest położna określana imieniem Salome, która została sprowadzona przez tą pierwszą. W ten czas, kiedy ta pierwsza powiedziała jej, że oto w Betlejem zdarzyła się rzecz zupełnie niezwykła. Dziewica porodziła syna. Salome wypowiada słowa, mówi, dopóki nie włożę dłoni w jej przyrodzenie i nie sprawdzę, w taką rzecz nie uwierzę. Trawestację tych słów mamy u świętego Tomasza. W ten czas, kiedy apostołowie informują go, że ich mistrz jest tym, który zmartwychwstał, święty Tomasz mówi, dopóki nie włożę moich palców w jego rana, mojej dłoni w jego bok, nie uwierzy. Dlatego mówi się, że ta postać niewiernej położnej jest taką prefiguracją, swoistego rodzaju zapowiedzeniem wątpliwości, jakie będą towarzyszyły świętemu Tomaszowi. Oczywiście położna została niewierna ukarana. Dłoń, którą sprawdziła dziewictwo Marii, była tą dłonią, która uschła. Tu zresztą jest bardzo pięknie to namalowane, to jest taka wisząca jej prawa dłoń. Oczywiście jeden z aniołów, ta cała historia jest opowiedziana banderolami, które tutaj towarzyszą pierwszej położnej, drugiej i aniołowi, który mówi, że ale jeżeli obejmiesz dzieciątko, dzieciątko cię pobłogosławi i czucie w twojej ręce oczywiście wróci. Bardzo charakterystyczny sposób jakby połączenia pewnej legendy, ale też również operowania takimi symbolami prefiguracyjnymi, czyli zapowiadającymi. Ten cud narodzin, który jest utożsamiany z jednocześnie końcem życia. Przyjście Boga na świat miało bardzo określony cel. Jego celem było zbawienie człowieka, zaprowadzenie go z powrotem do raju. Ta świadomość, że cud narodzin jest tym, który znajdzie swój finał w śmierci na krzyżu i świadomość tych narodzin z świadomością śmierci na krzyżu jest tym, który w pewnym sensie przez tą niewierną położną jest tutaj realizowana. Aczkolwiek cała scena jest utrzymana w pewnej konwencji, oczywiście bardzo charakterystycznych przedstawień dla takiego swoistego rodzaju pokazywania światu cudu narodzin Chrystusa. Genialnie i świetnie namalowany pejzaż. Typowo na wzór niderlandzki, właściwie taki flamandzki, z tym takim połączeniem i elementu wody, i elementu gór, z takimi rachitycznymi, a jednocześnie prawie że jubilersko wycyzelowanymi drzewkami, które są wymalowane na modłę właśnie charakterystyczną dla malarstwa flamandzkiego. Mili Państwo, to nie jest ta obfitość przyrody, jaka jest charakterystyczna dla malarstwa włoskiego. Kolory, które są kolorami zdystansowanymi, które są kolorami wycofanymi, miejscami chłodnymi, jeżeli chodzi o doświadczenie pejzażu. Ale to też nie jest to intensywnie rozbłyszczone, rozświetlone słońcem, nasączone kolorem i ciepłem pejzaż włoski, który znajdujemy w malarstwie włoskim tego czasu. Niderlandczycy, w przypadku Roberta Campina, Flamandczycy malują to absolutnie zupełnie inaczej. W natłoku tej sceny, właściwie w rozrysowaniu, w rozmalowaniu różnych figur, postać małego Jezuska, która znajduje się tutaj na samym środku, takiego maleńkiego, chłodnego, rachitycznego, jest właściwie tylko i wyłącznie takim elementem, na pierwszy rzut oka wydaje nam się zupełnie dodanym, ale oczywiście to wokół niego skupia się ta cała historia. Świetnie też namalowane szaty Marii. Te szaty Marii, które są białe. One są takie prawie, że całunowo białe. Oczywiście ten motyw narodzin jest tym, który gdzieś tam w drugiej historii dopowiada nam kontynuację, czyli oczywiście śmierć Chrystusa na krzyżu. Mili Państwo, piękny tryptyk Portinarich, oczywiście z dominującą w części środkowej sceną z narodzin.
która występuje jako taki motyw spinający też te skrzydła z absolutnie cudnie adorującą Najświętszą Marią Panną, z aniołami, z kwiatami, które są wstawione w wazonie, które są symbolem pokory, miłości, ale również nieśmiertelności, z trójką pasterzy, którzy zbliżają się, i właściwie ta szopa, która jest takim wnętrzem łączącym w sobie elementy architektury właściwie miejskiej i wiejskiej. Skrzydła z cudownym pejzażem, takim charakterystycznym też dla malarstwa niderlandzkiego tamtych czasów, i same postać aniołów, których oczywiście szaty są też tymi szatami wyznaczającymi głęboką symbolikę koloru. Jak Państwo widzą ten moment adoracji pasterzy, ale też przedstawienie Bożego Narodzenia zawsze odbywa się w ten taki bardzo charakterystyczny sposób. Najświętsza Maria Panna jest tą, która adoruje. Dzieciątko w glorii leży właściwie na planie centralnym, jest umieszczony zawsze na planie centralnym. Jest to oczywiście w myśl objawień świętej Brygidy Szwedzkiej. Pamiętają Państwo, jak żeśmy mówili o cudownym obrazie Burza Giorgione? To jest Pokłon pasterzy tego bardzo enigmatycznego włoskiego artysty, no jednego z takich artystów najbardziej tajemniczych, o czym Państwo doskonale wiedzą. Proszę zobaczyć, jak inaczej można przedstawić tą scenę pokłonu pasterzy. Pięknie, zjawiskowo, delikatnie i subtelnie namalowana scena, zawierająca w sobie coś z takiej intymności spotkania, jaki znamy w momencie, kiedy Elżbieta przyjmuje w swoich progach Marię Pannę, albo Maria Panna Maria nawiedza Elżbietę. Nie mamy trójki pasterzy, a pojawiają nam się dwaj. Bardziej przypominają podróżnych, którzy gdzieś po drodze zahaczają o tą stajenkę i składają pokłon dzieciątku. Zresztą proszę zwrócić uwagę, to dzieciątko nie ma w sobie takiej super glorii i majestatu, jaki spotkaliśmy do tej pory w poprzednich obrazach. Ono jest po prostu nowonarodzonym dzieciątkiem, któremu z wielką miłością przypatruje się Najświętsza Maria Panna i święty Józef. Ci dwaj pasterze rzeczywiście bardziej przypominają podróżników. Sakralizacji tej sceny dodają, czy sakralną czynią ją postacie właściwie główek aniołów, które wyłaniają się z pieczary. Zresztą ten motyw pieczary, jaskini, takiego elementu ciemności, z której wychodzi światłość i jasność, jest charakterystyczny dla większości obrazów Giorgione. To jest ten taki motyw między, może nie tyle motyw, ile takie doświadczenie między wiedzą i jasnością, a niewiedzą i ciemnością. Oczywiście z tej pieczary też wychylają się głowy wołu i osła. A w tle pejzaż. Pejzaż taki, jaki malowali Włosi w renesansie. Świetnie wypracowany, zjawiskowy, tchnący przestrzenią, atmosferą, tworzący właściwie taki klimat niebywałej rajskiej rzeczywistości, będący fantastyczną obudowaniem tej sceny. Zresztą Państwo doskonale to pamiętają z owego obrazu Burza, kiedy ciągle w przypadku obrazów Giorgione my się zastanawiamy, co jest tak naprawdę ważniejsze. Czy to, co się dzieje w tle, które jest namalowane perfekcyjnie, zjawiskowo, dokładnie, zmysłowo, realistycznie, czy to, co jest sceną dziejącą się na pierwszym planie. W tle wijąca się ścieżka, która jest najprawdopodobniej symbolem drogi chrześcijanina, który
tracąc poprzez grzech ten kontakt z Bogiem, poprzez czynienie dobra, ale przede wszystkim poprzez szansę, jaką daje śmierć Chrystusa na krzyżu, który z miłości do człowieka ofiarowuje swojego Syna, jest tą, która zapewnia nam powrót do raju. Świetnie namalowany obraz, akcentujący intymność i niezwykłość tej sceny, a jednocześnie pokazujący taki bardzo ludzki aspekt narodzin, ale również w kontekście tego hołdu, jaki składają pasterze. Niebywała scena, którą na dobrą sprawę mógł namalować tylko i wyłącznie Giorgione, no bo on jest tym, który ma w sobie taką niebywałą, lekką, zjawiskową zmysłowość, która jest dodatkowo prawie zawsze w jego obrazach pokryta aurą tajemniczości. No i mieli Państwo fantastyczne El Greco. U El Greca zawsze wszystkiego jest dużo, no bo oczywiście inaczej być nie może, bo to jest siła i potęga tego artysty. Widzą zresztą Państwo różnicę między spokojnym, majestatycznym, nasączonym tajemnicą pokłonem pasterzy w wydaniu Giorgione'a, a dynamicznym, ekspresyjnym, będącym ferią kolorów, przestrzeni i ruchu obrazem, który namalował El Greco. Wszystko w tym obrazie zresztą jest takie wyciągnięte wzwyż, takie bardzo charakterystyczne. Ja zawsze, mieli Państwo, do znudzenia powtarzam anegdotę mojego profesora Antoniego Maślińskiego, który ucząc nas miłości do sztuki nowożytnej o El Greco zawsze się śmiał, mówił: proszę Państwa, jak już nic Państwo nie mogą zapamiętać o twórczości tego artysty, to proszę pamiętać, że on malował tak, jakby jego postacie spóźniły się do tramwaju i zostały przecięte przez drzwi. Oczywiście to jest niedopuszczalna trywialność, ale coś w tym jest. El Greco, który maluje niezwykle, takie bym powiedziała, ekstatyczno-manieryczne te postacie. W pokłonie pasterzy El Greca dzieje się wyjątkowo dużo. Jest również to bardzo charakterystyczne dla niego oświetlenie. Pojawiają się chóry anielskie, które towarzyszą tej scenie. I oczywiście pasterze, którzy przynoszą dary. Gdzieś w tle jest widoczny wół, ale przede wszystkim na pierwszym planie jest widoczny baranek. Baranek, który jest darem od pasterzy, ale jest równocześnie tym, który symbolizuje ofiarę Chrystusa. Chrystus jest właśnie takim barankiem. W tej chwili jest dzieciątkiem, które się narodziło, ale sens jego narodzin jest tym, które ma doprowadzić go do krzyża, a krzyż jest ofiarą wielkiej miłości i ten cud ofiarniczy miłości zaczyna się w momencie narodzin. Za plecami Najświętszej Marii Panny wysuwa się głowa osła. Osioł jest tutaj symbolem pokory. Pokory, ale również głębokiego zrozumienia tego fenomenu cudu narodzin. I jeszcze przedziwna architektura, która jest namalowana w tym pokłonie pasterzy El Greca. Zresztą jakby we wszystkich obrazach El Greca dzieje się bardzo dużo. To jest taka specyficzna ekspresja koloru, ekspresja formy i ekspresja przestrzeni. Madonna, która zresztą dzieciątko pokazuje w takim sposobie prezentacji jednemu z pasterzy, który jest namalowany na pierwszym planie i jest do nas odwrócony plecami, oczywiście klęczy. To oświetlenie, które właściwie błąka się, jest takim żywiołowym elementem po całym obrazie, akcentując jednocześnie jego najbardziej dynamiczne partie. Oto jest oczywiście cały niebywały El Greco w swoim doświadczeniu ekspresji kolorystycznej, zresztą nie tylko kolorystycznej. I jeszcze jedno, tym razem barokowe przedstawienie pokłonu pasterzy, mianowicie Bernardo Strozzi. I znowuż taka scena, która z takiej rozbudowanej sceny wprowadza nas w takie doświadczenie intymności. Jest bardziej sceną rodzajową i gdyby nie to, że na pierwszym planie mamy odwrócone do nas plecami małe, śliczne putto anielskie,
taki właśnie bardzo charakterystyczny, mało barokowy aniołek, który składa rączki, przygląda się Jezuskowi. Prześwietnie namalowana postać samego Jezusa. To jest obraz Trociego, przedstawiający pokłon pasterzy, który w swoim wymiarze doświadczenia intymnego troszeczkę przypomina nam ten rys, jaki nakreślił w relacji między Madonną a Dzieciątkiem Georges de la Tour. Strozzi robi dokładnie to samo. Madonna, która pochyla się nad Dzieciątkiem. Oczywiście wie, że to Dzieciątko jest niezwykłe. Ma też świadomość tego, że ci, którzy przyszli zobaczyć Jezusa, przyszli Mu jednocześnie złożyć pokłon. Przyjmuje to z pełną pokorą, o czym świadczy taki gest ułożenia, specyficznego ułożenia dłoni na piersi. Ale jednocześnie przede wszystkim interesuje ją jej syn. Pochyla się delikatnie ku niemu i cudownie namalowany mały Jezusek, który z niebywałą świadomością człowieka dorosłego spoziera w oblicze Madonny, zupełnie tak, jakby próbował ją przekonać, że wszystko będzie dobrze, zupełnie tak, jakby już od maleńkości posiadał pewną świadomość swojego przeznaczenia. Świetnie rozkomponowana scena z takim elementem błysku wychodzącego, może nie błysku, ale światła zza głowy Madonny, nasączona partiami ocienionymi, oświetlonymi, taką pewną kategoryzacją kolorystyczną, charakterystyczną dla temperamentu i zjawiskowości malarstwa barokowego. Mam nadzieję, że to przypomnienie ikonografii Bożego Narodzenia pod koniec tego dziwnego roku, jakim jest rok 2020, po prostu przyniósł Państwu odrobinę przyjemności. Dziękuję i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.